pyszna rolada szpinakowa z łososiem wędzonym. Oddzielamy żółtka od białek, następnie odkładamy miski na bok i zajmujemy się drugim składnikiem, jakim jest szpinak. Świeży szpinak baby blendujemy na gładką masę. Przyszedł czas na nasze jajka, dokładnie na białka jaj. Dokładnie je miksujemy na sztywną pianę z odrobiną soli. Teraz dodajemy proszek do pieczenia, mąkę migdałową. Całość dokładnie, delikatnie mieszamy łyżką. Gdy to już zrobimy, dodajemy żółtka i na koniec szpinak. Dokładnie, delikatnie mieszając. Nigdzie się nie spieszymy, robimy to naprawdę powoli, aby ta piana nadal była puszysta. Gdy wszystkie składniki dokładnie się połączą, możemy przekładać naszą masę na papier do pieczenia. Smarujemy nie za grubo, nie za cienko i wkładamy do piekarnika. Nasze ciasto gotowe, teraz czas na odklejenie go od papieru do pieczenia. Robimy to powoli, delikatnie, a na pewno się uda. Wszystko się pięknie odkleiło, teraz zawijamy rulonik tak, żeby po prostu był elastyczny i chwilkę go zostawiamy, żeby przestygł, bo jak będziemy smarować mascarpone, to po prostu może nam się rozpuścić. Po około 10 minutach rozwijamy i smarujemy serkiem mascarpone. Gdy już wszystko pięknie będzie rozsmarowane, na mascarpone kładziemy świeże liście szpinaku, a na liście szpinaku łososia wędzonego. Gotowe, to czas zawijać. Powiem Wam, że zawsze dodawałam do tego ciasta gumę guar, ale zapomniałam i przetestowałam, że uda się również bez gumy guar, także nic się tutaj nie pokruszy, a pięknie zawinie. Nasza rolada gotowa, ja Wam życzę smacznego, do następnego, dajcie łapkę w górę. No i co? Do następnego, pa!